Cześć i czołem, moi mili. Witam was bardzo serdecznie w Farmingu. I dzisiaj skupimy się głównie na tej oto trawie, którą trzeba będzie wykosić i to będą jeszcze jakieś tam drobne na jakieś wydatki, gdy sprzedamy tą kiszonkę, a następnie musimy się zająć, dokończyć w zasadzie, pole numer 53. Tam było coś zbierane, już teraz nie pamiętam za bardzo co to było. Aczkolwiek to już jest skończone i trzeba teraz zebrać słomę, która tam została. Także w tym momencie złapiemy za ciągnik, który już podczepiłem do przyczepy samozbierającej i pojedziemy, zbierzemy belki. Nie mam pojęcia, dlaczego tak tutaj się dzieje. Czy akurat jest jakaś kolizja z tymi drzewami, czy co? Bo to już drugi raz, jak zrzuciłem belki, poprzednie i te teraz, co coś takiego się wydarzyło. Nie mam pojęcia. W każdym razie grunt, że zeszły z tej przyczepy. Belki już pozbieraliśmy i w tym momencie musimy podłączyć do siebie, o już nawet stoi ciągnik z wapnem, już jest podłączony, także weźmiemy wapno i polecimy na tamto pole, żeby niczego nie zapomnieć i przygotować już pod następny zasiew. Thank you.
Skoro już z wapnem skończyliśmy, w takim razie trzeba będzie wziąć i zacząć kosić tę oto trawę. A po trawie będziemy przewijać raczej czas, bo już chyba wszystko zostało zrobione, co tylko trzeba w tym miesiącu, więc no, nie będziemy przedłużać. No ale póki co zajmiemy się trawą.
Ewidentnie jest popsuta kolizja. W którejś aktualizacji, zobaczcie co się dzieje. Belki nie chcą się zrzucać tak ładnie, prosto jak to było kiedyś. Coś popieprzyli. To już teraz widzę, że to nie jest kolizja z drzewami tam, jeśli chodzi o tamte belki ze słomą, a coś ewidentnie jest zrąbane z tą właśnie przyczepą. Z belkami już skończyliśmy, także resztę roboty zostawimy sobie na kiedy indziej. A w tym momencie ja wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się i cześć.